To święto buduje dopiero swoją tradycję, ponieważ w tym roku dopiero po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Dzień, który honoruje uczestników trzech powstań. Data jest symboliczna. 20 czerwca 1922 roku, czyli 101 lat temu, do Katowic wkroczyło Wojsko Polskie i rozpoczął się proces przejmowania przez Polskę części Górnego Śląska. Dziś z tej okazji na skwerze stulecia Powstań Śląskich w Parku Śląskim upamiętniono te wydarzenia, czemu przyglądała się Karolina Komada. Skwer stulecia Powstań Śląskich odżył w tak ważnym dla Ślązaków dniu. Wraz z koncertem Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich. W samo południe przypomniano wydarzenia sprzed ponad 100 lat. To jak w zamęcie powstałym po I wojnie światowej odradzała się Polska i ważyły się losy Górnego Śląska. Ludzi, dzięki którym część regionu stała się częścią Polski. Chwała bohaterom! Oddaliśmy hołd o tych, którzy walczyli o polskość i w tych trzech zrywach brali udział. Musimy o tym pamiętać, musimy tą historię pielęgnować, a za chwilę ta część taka dla duszy, w spokojnej atmosferze, piknik rodzinny, więc ja się bardzo cieszę. Żyjemy w bezpiecznym kraju, w Unii Europejskiej, w NATO, więc cieszmy się z tego, co mamy, cieszmy się z tej chwili, bo jak widać Ukraina to jest wielka lekcja pokory dla świata. Narodowy Dzień Powstań Śląskich w Parku Śląskim ma także swoją drugą, mniej oficjalną odsłonę, pikniku rodzinnego, na czas którego przygotowano wiele atrakcji, konkursów, wystaw i koncertów. O historii naszego kraju zawsze się powinno pamiętać. To jest nasza tradycja, nie powinno się o tym zapominać. Powstania śląskie wiadomo, nie? Wojciech Korfanty, nie? Wszyscy ci, którzy tego, coś wspaniałego. Co roku jestem. Dla mieszkańców Śląska nowe święto ma duże, przede wszystkim edukacyjne znaczenie. Dla młodych takich ludzi, młodzi, którzy tego nie wiedzą. Zresztą oglądałam fajny występ szkoły tej mundurowej, tutaj był. Także naprawdę, trzeba to upamiętniać jednak. Impreza odbywała się pod patronatem telewizji TVS i Radia Silesia, a o piknikowy nastrój w Parku Śląskim zadbali artyści śląskiej sceny muzycznej.